Mocniej świecące wiosenne słońce bardziej zachęca do wiosennych eskapad. Jeśli nie macie pomysłów na kolejny weekend, podpowiemy Wam, gdzie go spędzić. Amelia Stobnicka. Zapraszam na program na weekend z Grzmot Studio Audio Video. Dzień dobry! Poprzedni program, w którym polecaliśmy Wam odwiedziny młodzieszyńskich kapliczek i krzyży, udowodnił, że nie trzeba jechać bardzo daleko, by zobaczyć coś ciekawego. Podobnie będzie i tym razem. Zapraszam do zobaczenia najciekawszych miejsc ziemi łowickiej. Na początek wizyta w Grodzie Pelikana, czyli Łowiczu. Przy okazji ponoć miasto swą nazwę wzięło od łowców, poławiających duże ilości ryb w Bzurze. Łowicz to miasto mające na swym terenie obecnie ponad 100 obiektów zabytkowych. Jednym z nich jest łowicka katedra, a w jej podziemiach oddane niedawno do zwiedzania krypty prymasów Polski. Łowicz bowiem był przez wiele wieków ich siedzibą i tu ich pochowano. Zostajemy w Łowiczu, mieście wielu kościołów i wielu rynków, w tym rynku trójkątnego. Taki układ placu miejskiego to ewenement w skali Europy. Ten w Łowiczu ma właśnie taki kształt, ponieważ Wymogła to przepływająca przez miasto mała rzeczka. Prawda, że pięknie wygląda to z lotu ptaka? W Małżycach na drodze z Warszawy do Poznania na rzece Słudwi zbudowany został wyjątkowy most. Jego wyjątkowość polega na tym, że to pierwszy na świecie most spawany elektrycznie. Ten unikat na skalę światową zbudował w 1928 roku znakomity polski inżynier Stefan Bryła. Także za Łowiczem, tyle że w pobliżu drogi do Łodzi, znajduje się zespół zbiorników wodnych, z których największy nosi bardzo ciekawą nazwę, czyli Okręt. Właściwie nie wiadomo do końca, czy to jeszcze duży staw, czy już małe jezioro. Niezależnie od tego, obejrzyjcie go, podobnie jak i leżące obok mniejsze zbiorniki – Rydwan i Kora. Lubicie miejscowości o zabawnie brzmiących nazwach? Ja uwielbiam. Na przykład zdarzyło mi się być w miejscowości Sobota w piątek, a w sąsiednim piątku w sobotę. Ojej, można się mocno zakręcić. Póki co w owej sobocie warto zobaczyć urokliwy park powstały przy znajdującym się tam zameczku, choć niektórzy mówią o nim dwór lub pałac. Polecam także obejrzeć śliczną maryjną figurę. Thank you.
nadzieję, że i tym razem skorzystacie z naszych weekendowych podpowiedzi i wybierzecie się na gościnną ziemię łowicką. Było mi fajowo się z Wami spotkać. Cześć, do zobaczenia!